Zasady Murder Mystery są bardzo proste. Wszystko polega na tym, że ja jako morderca będę musiał wyeliminować wszystkich moich współwięźniów. Ja jako detektyw będę musiała powstrzymać mordercę, zanim zostanie mniej niż 5 osób. Widzowie, okazało się, że więzienie wreszcie zostało zniszczone, a ja w tym więzieniu siedziałem za morderstwo. Okazuje się, że będę musiał wyeliminować wszystkich, ponieważ tylko jeden więzień może uciec i mam nadzieję, że to będę ja, ale jest jeden problem. Tym problemem jestem ja, ponieważ ja byłam kiedyś złodziejką, ale przeszłam na dobrą stronę i teraz będę chciała wszystkich ocalić co do jednej osoby przed Rafałem. Mam nadzieję, że mi się to nie uda. Uda, że mi się to uda i że wszyscy zostaną uratowani. I w dzisiejszym odcinku właśnie wcielamy się w rolę. Napiszcie w komentarzu, czy będzie wam się podobało coś takiego. Także no co, ja ogółem jestem mordercą, który robił wszystko po cichu. A więc jeśli robiłem wszystko po cichu, no to też mam ciche brońki. I dzięki temu możemy wyeliminować sobie pierwszą osobę. Ja, mimo tego, że miałeś cichą brońkę, to chyba byłam w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, ponieważ słyszałam cię. Ale nie wiem, gdzie jesteś, ale słyszałam to. Słyszałam to, że straciłam jedną osobę, także muszę szybciej zacząć cię szukać. Mamy 49 osób na 50, także musimy co chwilę sprawdzać ten licznik, żeby Rafał nas tutaj nie oszukiwał. Dokładnie tak, jeśli będzie piątka na liczniku, to znaczy, że ja wygrywam, no bo po prostu już nie będą mieli ze mną szans, bo ja jestem, no ogółem dożywocie miałem. Dostałem dożywocie. A jak ja wygram, to bierzemy Rafała do lochów i będzie... Ej, znowu coś słyszałam. Okej. Ja w ogóle muszę obczaić tą miejscówkę. Czy tutaj nie ma gdzieś naokoło jakichś takich fajnych, ukrytych na przykład? O, tutaj na przykład ktoś się skampił. Czy Rafał tutaj się nie kampi i z jakiegoś kamyczka tutaj nie strzela do nas? On pewnie na tej wieży siedzi, tak mi się wydaje. Idziemy tam. Ja ci nie chcę nic mówić, ale jak zabiłem pierwszą osobę, to widziałem cię. W sensie nie popatrzyłem sobie dokładnie. I ciebie było widać. Ja byłem wtedy bardzo blisko ciebie. Chodź tutaj, byku. I widzicie tego gościa tam? Lecimy tam. Ile osób zostało? Zobaczmy, gdzie jest licznik, gdzie jest licznik? Mi udało się wyeliminować na razie 3 osoby. Jest to dosyć mało, ale wydaje mi się właśnie, że ludzie są na obrzeżach więzienia. Ale jak możecie zobaczyć teraz po minimapie, to więzienie zaraz będzie zamknięte. W sensie będzie mniejsza strefa. Jak wam mówiłam, ja też kiedyś byłam złodziejką, przyszłam na dobrą stronę, ale trochę mi jeszcze z tej złodziejki zostało i teraz łamiemy przepisy. Dobra, mamy kolejną osobę. Tutaj będzie jeszcze jeden, bo on nie będzie się miał za czym schować. Ależ to było piękne, bo ja w ogóle byłem snajperem, strzelałem z dachów i teraz też jestem na dachu na przykład. Więc... zostało mi to. Tak? Czy sobie je robisz? Ja tutaj właśnie wybieram dla ciebie celę, która będzie najbardziej odpowiednia i wydaje mi się, że najbardziej odpowiednią celą będzie dla ciebie ta, bo są 4 łóżka, także będziesz mógł sobie zmieniać. Będziesz tu do końca życia, także co miesiąc na innym łóżku, także ta cela jest zaznaczona dla Rafała, a my idziemy teraz go szukać. I wydaje mi się, że w dzisiejszym odcinku easy wygramy to. Tylko musimy poczekać na strefę, jak się zmniejszy. I mam nadzieję, że Rafał nie zdąży wszystkich wyeliminować. Ja tu właśnie patrzę cały czas z mojej snajperki. Nie czujcie się bezpiecznie, bo każdy wasz zły ruch lub zła kampa będzie... no, zakończy się fiaskiem po prostu. Tu miałem ziomeczka teraz pięknie na celowniku, ale się przesunął. Byczku, stań w miejscu, stań w miejscu. No... A no nie wytrzymał. On się musiał wystraszyć. Bo oni nas wszystkich słyszą. Bo my mamy w ogóle taki system radiowy. Mamy radia przy sobie i oni wszystko słyszą. Wcześniej byliśmy w zmowie, no ale teraz musiałem ich zdradzić. 45 osób i coś mi przeleciało koło ucha. Może mucha. Może mucha, ale to chyba nie była mucha, tylko to byłeś ty. I ja teraz się zastanawiam, gdzie ty jesteś? Czy ty jesteś tam? Ja widzę kolejnego ziomka, który tutaj... skacze cały czas. Byku, stań na chwilę, nie skacz, nie skacz. O, aj, prawie. Nie, to nie jest Rafał, bo tutaj niestety, ale nic nie było słychać, a Rafał tam kogoś porobił, także niestety, ale się... I gdzie ty jesteś? Ty na drzewie siedzisz? Nie, 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 ja mam fajne miejsce, w sumie póki takie miejsce da się jeszcze utrzymać, to... Aha, no to fajnie. Póki tutaj się da, no to tutaj siedzieć będę. Czyli Rafał jest gdzieś za strefą, na jakimś kamyczku. Nieprawda. Ej, skąd ty wszystko wiesz? Mi się wydaje, że ty czasami siedzisz tutaj gdzieś u mnie. No bo tak powiedziałeś, że akurat wszystko było jasne, także idę cię szukać. Tak jak mówiłam na początku, że Rafał pewnie gdzieś za jakimś kamyczkiem siedzi i kampi, dlatego muszę iść zobaczyć dookoła... Dookoła strefy. Patrzcie się, tam jest Rafał pewnie. Na tym drzewem, lecimy tam. Tylko jak tam wyjść? Nie mam zielonego pojęcia, Ewelcia, gdzie ty jesteś.
I ja już, mnie już tam nie ma na krańcach, więc możesz się cofnąć jakby co. Czyli ten, który tu zeskakiwał przed chwilą, to byłeś ty? No, nieważne. Pozostawię to dla siebie. Serduszko mi ktoś wysłał, dziękuję. Za to, że tak ich chronię, tak mi się wydaje. W więzieniu już nikogo nie ma, wszyscy się boją... ktoś się chciał ze mną w łazience zamknąć. Czyli jesteś w środku, dzięki za informację. Jak stąd wyjść? Nie mam żadnego pojęcia, Ewela. Jak stąd wyjść? Ja się muszę teraz skupić, Ewela. Chwilę nic nie będę mówić, bo widzę tutaj bardzo dużo osób. No to jest jakiś żart, to co się tu stało. Ja też się teraz muszę skupić i ja muszę słuchać, ja muszę wszystkiego słuchać. Ale mi zwiał ziomeczek. Patrzcie się, jak biegają po tym lotnisku, miałam mówić. Po tym więzieniu. Ty, a tu jakiś świąteczny ten. Świąteczny ziomuś. Co? Przebrał się może w toalecie, żeby go nie rozpoznali, jak będzie zwiewał. Siema, byku. Na spokojnie, 7 osób wyeliminowanych. Ile mamy na liczniku? To jest pytanie, dobre. Ile tam jest? 42 osoby. Ten licznik to jest tak słabo. Widać, że to jest hit. Ej, no to jest żart. Gość kucnął w tym momencie, gdy mu snajpa leciała nad głową. No ja nie wiem, ile trzeba mieć szczęścia. I ten gość stał koło mnie. Jak koło ciebie? Elo? Ewela, mów coś, bo ja nie wiem, czy ty jesteś. Ty mnie chyba słyszałaś, co? W sensie więźniaro. Ktoś ucieka przede mną. Oj, 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 oj. A! A, to jest dobre. To jest dobre. Ej, słuchajcie, możemy się dogadać. Zróbmy tak, chodźcie do mnie. Współpracujemy razem. Ktoś ucieka przede mną cały czas. Nie chodźcie koło mnie, ale współpracujemy. Jesteście bezpieczni, dlatego że dobrze... No, dawaliście mi trochę jedzenia po prostu dodatkowego od siebie i dlatego jesteście teraz tacy chudzi. A ja jestem gruby, ale w realnym życiu. Gdzie ty jesteś? Rozbiegajcie się, jesteście bezpieczni. Ej, to jest dobre. Musimy właśnie jakieś kolaboracje potworzyć. Zostawimy ich jako piątkę. Rafał jest chyba tam, czekajcie. Ej, kogo ty masz? O co ci chodzi? Ziomek. Nie mogę ci powiedzieć, ale dogadałem się tu, podpisałem papiery z gośćmi, jak mnie oszukają. W sensie oni nie mogą mnie oszukać, oni są bardziej zależni ode mnie. Aj, przepraszam, przepraszam. Już prawie rozwiązałem naszą umowę, bo by był po drugiej stronie. Jak to? Ja myślałam, że tutaj się da wyjść, a tu się nie da wyjść. Nie mam zielonego pojęcia, ja się sam w tym więzieniu gubię. Więzienie było bardzo dawno temu w grze. Ale wszystko działa. 20 osób, 20 minut jeszcze. Ja mam do wyeliminowania sporo osób. Kogoś to widziałam i widziałam tą osobę. Ktoś tutaj kampi sobie na kamyczku, ale... To chyba nie jest Rafał, bo ja tam słyszałam jakieś... Patrzcie się, jak są wszystko dobrze widać, jak wszyscy kicają po dachu. Strefa zaraz będzie się zamykać, więc wszyscy, którzy kampią w jednym miejscu, tak jak ten ziomek na przykład, no to już jest po nich. Widzieliście tam ten strzał? Niestety, ale Rafał jest z drugiej strony więzienia, ale za chwilę przyjdzie strefa, tak jak mówi, i ja niestety będę musiała stąd iść. Ale tu jest dobra miejscówka teraz tak żyć. To jest bardzo dobra miejscówka, tak mi się wydaje. Patrzcie się, jak tam się kampią. Dobrze, dobrze. Ja, znaczy dobrze, dobrze, do więzienia z powrotem, a nie dobrze, dobrze, ale dobrze, że was Rafał nie znajdzie. Ja naprawdę muszę uważać na moich kumpli, z którymi się dogadałem. I muszę uważać na ciebie, bo ciebie w ogóle nie widać. Bo ja mam dobre tutaj kryjówki. Siedzisz pewnie w ciężarówce. Dzień dobry, witamy pana Janka. A to przez tą ciężarówkę tu uciekli wszyscy, bo ona rozwaliła tutaj ten... mury. Okej. No choinka. Słyszałam USPK. No nie mogę w ogóle nic trafić, no co jest moim celowaniem? Za długo przesiedziałem w tym więzieniu. Szybko, szybko, przesuń się, kobieto! Przesuń się, kobieto! Kobieto, przesuń się! No i bym cię pewnie znalazła, ja cię słyszałam tak bardzo na blisko i mi ktoś stanął w drzwiach i nie mogłam przejść. Bo to byłem ja cię blokowałem, nie wiem czy ty wiesz, ja po prostu podzieliłem się broniami, ale nie mów nikomu. Co tu robisz, mordo? Ja zapomniałem jeszcze, że mam jeszcze jedną broń, której mogę używać. I zapomniałem, żeby zrobić jedną ważną rzecz. Zróbmy to teraz. Jak ktoś strzelał w te schody, czy mi się wydawało? Ja nie strzelałem nigdzie. Obserwujemy. Nic nie słychać. Elo, byczku. Witamy pana Nikodema. Ktoś kampił za tymi drzwiami. Tu babka jakaś w miejscu biegnie. Co tu się w ogóle dzieje? Chodźmy na dach, bo z dachu najwięcej widać. Teraz obserwujemy. Obserwacje są najważniejsze. Obserwujcie, obserwujcie, bo coraz mniej ludzi wam zostaje. A tam, do 5 jeszcze daleko. Rafał ma
17 minut. No mam coraz mniej czasu, tak szczerze, ale powiem szczerze, że dosyć dużo osób wyeliminowałem mimo wszystko, mimo tego, że w tym Murder Mystery nie mam cheatów, bo no w więzieniu się nie dało nic przygotować. Widzieliście to przed chwilą tutaj? Czy wy to widzieliście tutaj przed chwilą? Co? Dobrze, tak ci chciałem uszczypnąć. Który to z was? To nie ty? Na pewno? To on? To ten? To ona? To ona? Nie? Pilnujcie się. Będę patrzeć na was. Ja tu cały czas próbuję coś porobić. Na tą chwilę, kiedy ty się nabrałaś na nich, no to... Chciałem coś wyeliminować. A skąd wiesz, co nie robili, jak ci tu nie było? No bo wszystko widzę. Wszystko widzę. Czyściutko. Gdzie ten uciekinier to był? Gdzie on to uciekł? Co za... ja nie wiem, co się dzieje. W ogóle jakiś wiatr się ruszył. Patrzcie się, jakaś wichura idzie. Ale ty nie widziałaś, że ja koło ciebie wyeliminowałem, co dopiero no, ziomka? No widziałam, ale nie widziałam totalnie, gdzie ty jesteś. Przez tego cichego. Tak, cicha snajperka jest bardzo dobra. Ile osób? Ile osób? Gdzie jest licznik? Tutaj mamy licznik. Zostało 30... To ty teraz 5 osób porobiłeś w chwilę? No nie, 17 killi mam. Ale będę miał teraz... A nie, nie, przepraszam. My jesteśmy dogadani, zapomniałem o was. Ale z kim ty jesteś dogadany? Nie mogę ci powiedzieć, Ewela. Ale co, nie wyglądają jakoś inaczej? Wszystkiego się przekonasz. Ale z piątką się dogadałeś, to jak zostawisz ich, to ja wygram. Nie, z dwójką akurat. I coraz ciszej jest na mapie, ja nic nie słyszę. 32 osoby. Na dachach jest najlepiej, moim zdaniem. Ale patrzcie się, tam idziemy tam, gdzie zaznaczyłam. Tam będzie dobrze, to będzie dobry punkt obserwacyjny. Czyli Ewela jest gdzieś na dachu w takim razie. Nie mogę mówić. Nie mogę mówić zbyt wiele. Tylko teraz pytanie, na którym? Nie mogę ci powiedzieć. Bardzo ciężko jest rozpoznać skina Eweli w ogóle, nie? No i dobrze, bardzo dobrze. Ej, no musiałem wyeliminować tego ziomeczka. W sensie, wyeliminowałem chyba tego, co się z nim dogadałem, ale to przez przypadek. Jesteś zdrajcą! Dokładnie, ale tutaj wyeliminowałem na 200 IQ, teraz ziomeczka. No masz to doświadczenie po prostu, to doświadczenie robi różnicę. Tylko nie wiem, gdzie ty jesteś, ja nie mam pojęcia, gdzie ty jesteś cały czas. Za rogiem. No, trochę macie przypał teraz, trochę macie przypał, tak szczerze. Pułapka, pułapka. Czekaj, gdzieś tu słuchać. Musimy uważać, bo Ewela się już zorientowała. Okej. 22 osoby wyeliminowane. Jest coraz lepiej. O, tutaj powinno być miejsce dla moich tych wszystkich, którzy zostali złapani w pułapkę Rafała. Ja się zastanawiam, co teraz zrobić, bo nie mam zielonego pojęcia, gdzie jest Ewela. A jeden mój strzał wyda moją lokację, a teraz strefa jest coraz mniejsza. Ja to w prawdziwym życiu nawet jestem taka przyczajona. No, ja nie powiem, ale też jestem, ale już widzę kolejnego gościa. Pozdrawiamy pana Adriana. Pozdrawiamy i żegnamy. Chociaż żebym zauważyła, jakiego skina masz, żebym mogła później jakoś cię odnaleźć. A ja dopiero widzę tylko, że ktoś robi moich ludzi, a nie widzę kto. Ja się staram wyeliminować kolejne osoby i tu mi w sumie ziomek podchodzi. Aj. Lecimy tam. Dobra, musimy się teraz jakoś ukryć, bo chyba Ewela mnie widziała. Stałeś za rurkami tutaj. Ale też, szczerze powiem, w więzieniu nauczyłem się dużo... Kombinować. Ja chyba wiem, jakiego masz skina. Ja wiem, jakiego masz skina. I teraz będzie mi dużo łatwiej. Mam nadzieję, że tylko jeden taki skin jest. Kto chce się dogadać z mordercą, zapraszam wszystkich na... Tira. Wszyscy na Tira, którzy chcą się dogadać ze mną. Jestem jako pierwsza. Ty się nie chcesz dogadać? Okej. Ja jestem! Chcę się dogadać. Ale ja mówię do tych osób, które tu są. Nie chcecie się dogadać? Okej. Okej. Gdzie ty jesteś? Ja myślałam, że ten tutaj wysyłał serduszka, to jest Rafał. Dobra. Ja się nie dogaduję z nikim, oprócz z tymi gośćmi, z którymi się dogadałem wcześniej. To była pułapka na was. Patrzcie, ile tych skinów jest. Nie, z czemu ich tak dużo jest? To jest ta babeczka, ta. Czemu ich jest tak dużo? Dogadałem się po prostu. To dlatego to są te babeczki, dlatego ty się z nimi dogadałeś, to o to ci chodziło. I ty ich nie będziesz eliminował, żeby... O, 200 IQ Rafa.
Nic nie widzę teraz. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, nie uciekaj, nie uciekniesz, nie uciekaj. Czy wy też to słyszycie cały czas, że Rafał strzela, a nie wiadomo gdzie? Co za troll? Ten co luzera tańczy tam na środku? O nie, no. I co teraz? Dobra, 3 przysiady i może daruję ci życie. Raz, 2, 3, dobra. A mogłem go wyeliminować? A czemu ja do ciebie nie strzelałam, jak ty byłeś tak na ten? Na czym? Tu na dachu, to czemu ja chciałam podbiec do ciebie, a nie strzelić? Nie wiem, Ewela. Dobra, ja się stąd nie ruszam. 23 osoby. Czyli ja muszę wyeliminować je... Aha, dużo. A ile mam czasu? 9... Ej, 9 minut! Ja nie wiedziałem, że mam tak mało czasu, tak szczerze. Ja już tam przygotowałam pokój dla wszystkich rannych i jak tylko cię złapiemy... Dobra, mam pewien plan. Mam pewien plan, który wyjdzie. Wydaje mi się, że na pewno, tylko dajcie mi chwilę. Tu już jest strefa, zobaczcie. Okej, okay. Mamy kolejną osobę. 27 osób. To ktoś cały czas serduszka wysyła, to ty? Nie, nikt serduszek nie wysyła, Ewela. Ja znowu cię słyszałam gdzieś tak... Czyli ty jesteś znowu gdzieś tutaj blisko? Nie mów nic. Nie, mówię. Kurde! O, włos to było! Już jest mała strefa, ja mam 8 osób na wyeliminowanie, 13, 18 osób jeszcze. Tu jest cicho, tutaj raczej po budynkach nikt nie chodzi. Nie, mi się wydaje, że ja mam zaburzenia słuchu. Bo ja nie mogę tego słyszę, a nie słyszę. Wiesz, o co chodzi. Ty masz jakieś oszukane coś. Ej, nie, to są jaja. To są jaja. Jak ty to zrobiłeś? Gdzieś tutaj ktoś koło mnie padł. Jak ja to nie widzę tego? Spierdzieliłeś mi. Ale 3 minuty zostało, 4 minuty. Ej, ale się zdenerwowałam teraz, to byłeś mój. Patrz, ty stoisz koło mnie z kościami. Ej, ty wysyłasz te serduszka do mnie cały czas? To nie byłeś ty! Ja porobiłam swojego kościa! On klauna mi wysłał. Także widzowie, przegrałem w dzisiejszym odcinku i okazało się, że ostatnie minuty się nie nagrały, więc mieliście perspektywę Eweli.